Cześć. Tak na początek chciałbym Wam powiedzieć, że nawiązałem współpracę z ciekawym portalem, stroną internetową. To jest tematyka też pisowska. Dzięki tej współpracy myślę, że będę robił też ciekawsze filmiki. Ale o konkretach, link do strony, wszystko Wam jutro powiem. A dzisiaj chciałbym poruszyć temat oczywiście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która się wczoraj odbyła i zakończyła z wynikiem niemalże 130 milionów złotych, czyli padł kolejny rekord. I tutaj tak od siebie chciałbym wszystkim ludziom dobrej woli, wielkiego serca, bardzo od siebie po prostu podziękować. Pomimo całego zła zafundowanego nam przez PiS i ich zwolenników, okazuje się, że stać nas na dobro i wielkie serce. I tutaj naprawdę chylę czoła przed wszystkimi ludźmi dobrej woli. Ale oczywiście nie mogłoby się odbyć bez szczujni TV PiS. No bo jak wiadomo, wiadomości Kurskiego są jak zwykle w formie. Poświęcili całe 20 sekund o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a później to się zaczęło. Ten 20-sekundowy materiał na temat tegorocznej zbiórki poświęcili, tak jak mówię, całe 20 sekund, po czym zaatakowali organizację Jurka za to, że ta otrzymała na przykład poparcie strajku kobiet. I z kolei materiały krytykujące WOŚP trwały aż 5 minut. Pierwsze informacje na temat 29 finału WOŚP pojawiły się w głównym wydaniu wiadomości dopiero w 17 minucie. Materiał trwał, tak wspomniałem, zaledwie 20 sekund. W tym czasie prowadzący niedzielne wydanie programu Michał Adamczyk odczytał krótką, suchą informację na temat WOŚP, w którym poinformował, na co w tym roku zbierane są pieniądze oraz ile środków udało się zebrać. Następnie TV PiS wyemitowało 5-minutowy materiał Marcina Tulickiego, uderzającego w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz strajk kobiet, no bo jakżeby mogło być inaczej, prawda? I tu się zaczyna festiwal absurdów, hipokryzji, próby łączenia idei, których nie da się po prostu połączyć. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbierająca pieniądze na chore dzieci ramię w ramię z tak zwanym strajkiem kobiet, który te chore dzieci w łonie matki chce zabijać na każde żądanie. No, takie teksty to tylko jeden z przykładów, a jest ich dużo więcej, powiedział Adamczyk, zapowiadając materiał. W materiale najpierw uderzono w strajk kobiet, po czym zaatakowano WOŚP, między innymi za to, że Jerzy Owsiak podziękował za maila ze wsparciem od organizacji. Akcja zbierania pieniędzy na chore dzieci w tym roku ramię w ramię z akcją, która chore dzieci chce zabijać, powiedział Tulicki. No, odruch wymiotny sam się nasuwa. Tutaj trzeba wyjaśnić pewną kwestię. Protesty nie są takie po prostu proaborcyjne, jak próbowano wmawiać w materiale TVP.
Polki i Polacy wyszli na ulicę po tym, jak w środę w Dzienniku Ustaw opublikowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku, które zaostrza przepisy aborcyjne do stopnia de facto uniemożliwiającego legalnych zabiegów jakiejkolwiek praktycznie ciąży. Wracając do Szczujni TV PiS, TVP zaczęło od wychwalania praktycznie samych siebie. Mówili o szczepieniach, o sporcie, materiał o rodzinie 500+. Było wszystkiego dużo i praktycznie nic. No jak przyszedł w końcu czas na WOŚP, temu tematowi poświęcono, tak mówię, całe 17 czy nawet 20 sekund. Kolejny materiał powiązany z WOŚP i Owsiakiem był już jednak znacznie dłuższy, jak wspominałem, bo powiązano go ze strajkiem kobiet i zaczęło się typowe opluwanie. Także po całej krytyce Owsiaka, strajku kobiet, zaczął się festiwal samozachwalania. Po prostu zaczęli zachwalać sami siebie, czyli TVP na wstępie. Michał Adamczak rozpływał się nad wzrostem oglądalności. Zaprezentowano także seriale, programy, które można oglądać na antenie. Pokazano też 8 fragmentów z wypowiedziami Jacka Kurskiego. Narrator podkreślał, że odkąd w Polsce panują rządy Prawa i Sprawiedliwości, TVP pnie się w górę, pasmo jest ciekawsze, nie ma żadnych zwolnień. Ten moment samozachwytu trwał w sumie ponad 6 minut. Zresztą puszczę wam kawałek, sami zobaczcie, tylko weźcie sobie jakieś wiaderko, żeby nie chawcić na podłogę. A teraz w wiadomościach podziękowania dla naszych widzów, czyli dla państwa za zaufanie i za to, że coraz częściej wybierają państwo właśnie nasze programy. Ostatnie 5 lat Telewizji Polskiej to przede wszystkim rozwój, silna publicystyka i informacja, atrakcyjna oferta rozrywkowa, kulturalna, edukacyjna oraz sportowa. Dzięki temu rośnie oglądalność. Maciej Sawicki. Najlepsze, przyciągające milionową widownię programy Skok Technologiczny 4K HD. Tworzymy historię. Znane i lubiane pozycje. Stulecie Winnych. Wojenne Dziewczyny. Ludzie i Bogowie. Korona Królów. Osiecka. To efekt odbudowy prestiżu Telewizji Polskiej. W styczniu 2016 roku czułem, że spotyka mnie najważniejsze wyzwanie w całym życiu. Telewizja Polska. Telewizja Polska nabrała nowej jakości. To, co dobre, musi być popularne, a to, co popularne, musi być dobre. Sylwester marzeń z dwójką. 5 razy z rzędu deklasuje konkurencję. Sukces na skalę światową. Sanatorium Miłości. Rolnik szuka żony. Nie zawsze tak było. 5 lat temu TVP była marginalizowana i wypychana z rynku przez komercyjną konkurencję. Oglądalność spadała, brakowało pieniędzy. Ramówka była powtórkowa, uboga, a dziennikarze masowo zwalniani. Zrobię wszystko, żeby przywrócić telewizji publicznej jej pozycję. Odważna strategia i zapewnienie stabilnego finansowania, to okazało się niezbędne, ale to nie wszystko. Najważniejsza jest intuicja i wiara po prostu w to, co się czuje, pod warunkiem, że ma się dobrą intuicję i że się potem bierze odpowiedzialność za decyzję. Jakie to są chwile! Jesteśmy najlepsi na świecie! Narodowe emocje. My musimy być medium narodowej tożsamości. Programy tożsamościowe. Serial, ale pokazujący, jaką potwornością jest KGB, jaką potwornością, jakie piekło dla kobiet rodzi na przykład aborcja. Silna telewizja publiczna to także rzetelna, nowocześnie podana informacja. Telewizyjna Agencja Informacyjna.
Odważna strategia. W ubiegłym roku Wiadomości zyskały ponad 270 tysięcy widzów. To największy wzrost widowni spośród wszystkich programów informacyjnych w Polsce. Z kolei udział TVP Info w polskim rynku telewizyjnym w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł blisko o połowę. Nowe Studio Info. To dowód na to, że widzowie docenili rewolucję technologiczną, jaką przeszła telewizyjna agencja informacyjna. Światowe technologie. 5 lat i jeden wspólny mianownik. Rozwój. Wiedziałem, że albo ruszymy z kopyta, szarpniemy cuglami i wejdziemy na ścieżkę trwałego rozwoju, albo ugrzęźniemy w syndrobie woroniczowego niedasizmu, że nic się nie da. Nic się nie da, bo nikomu się wcześniej nie udawało. Wielkie transmisje. I właśnie to doceniają widzowie. Na plus. Jest dużo fajnej rozrywki, interesujące seriale. Zmieniła się na korzyść. Rzetelnie informuje wszystkich telewidzów. Bardzo dobrze poszła do przodu. Ja uważam, że nawet włączenie tej muzyki disco polo to jest wielkim sukcesem. Wakacyjna trasa dwójki. Telewizja Polska wyznacza trendy i kreuje gwiazdy. Niezależnie czy w Zakopanem, czy w Ostródzie, Sylwester Marzeń deklasuje komercyjną konkurencję. Telewizja Polska ma moc kulturotwórczą, skutecznie stawia opór gigantom z zagranicznym kapitałem. Zapewnia pluralizm i rzetelny dostęp do informacji. Zwycięża także w obszarach, w których wcześniej nadawcy komercyjni nie mieli konkurencji. Jest liderem, bo chcą ją oglądać Polacy. Nie ma obłudy. Nareszcie ta nasza telewizja polska jest polska. Bardzo mi odpowiada telewizja polska i jak żeby jak najdłużej była, bo to jest najlepsza telewizja. Cała konferencja o ostatnich 5 latach telewizji polskiej. Jak wszyscy wiemy, obecny stosunek telewizji polskiej do działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka nie jest zbyt entuzjastyczny. I TVP usilnie unika przekazywania widzom informacji dotyczących WOŚP. Co jakiś czas zarządzana przez Kurskiego stacja idzie o krok dalej, cenzurując charakterystyczne czerwone serduszka, będące znakiem rozpoznawalnym fundacji. I ostatni przykład znikającego loga mogliśmy obserwować w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Główne pasmo informacji telewizji polskiej kontynuuje zatem niechlubną tradycję zwalczania WOŚP. Warto też pamiętać, że swoiste zwalczanie działalności Jurka Owsiaka to rzeczywistość znana od zaledwie ostatnich kilku lat, czyli od czasu, kiedy rządzi PiS. Tuż przed 9. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był taki materiał TVP, który naśmiewał się z serduszek Jurka Owsiaka. Tylko że w 2010 roku Adrian Klarenbach przywitał swoich widzów TVP Info z widocznym na garniturze logiem WOŚP. Czerwone serce widniało również za plecami dziennikarza mediów publicznych. Jak wiadomo, pisowcy mają bardzo krótką lub wybiórczą pamięć. Kolejno możemy zaobserwować obecny stosunek stacji do finałów WOŚP. Przebywający w studio panowie zgodnie przyznają, że przystrajanie swojego ubrania naklejkami fundacji po to, by mieć czyste sumienie. To smutna rzeczywistość czasów, w których żyjemy. No, tak komentuję. Kontrast w zachowaniu tego funkcjonariusza TVP najlepiej oddaje sam ten obraz, który, znaczy ten film, może tak, dam wam teraz ten filmik
i zobaczcie zakłamanie tego gościa. Arka Nowego, Jan Klarenbach, witamy Państwa, zapraszamy na serwis informacyjny. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo tutaj temat ten trzeba poruszyć, stała się jakby punktem być albo nie być dla niektórych grup znajomych czy rodzin. A nie musi dawać też w świetle reflektorów, żeby mieć czyste sumienie. Nie musi sobie przylepiać specjalnie na garnitur, nalepki idąc do studia telewizyjnego. Tym bardziej, że idąc przyklejają ci na kurtkę. Tak jest, o to właśnie chodzi. I myślę, że po tym krótkim zestawieniu, po tym filmiku, dalszy komentarz z mojej strony jest zbędny. Podobnych materiałów jest, no można powiedzieć, mnogość w internecie można znaleźć. Najbardziej znanym przykładem dobrych relacji na linii WOŚP TVP przed nadejściem tak zwanej dobrej zmiany jest zachowanie Danuty Choleckiej. I pewnie pamiętacie, jak rozpływała się z zachwytu, w zachwycie przed Jurkiem i mówiła do niego: Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo wstawiacie urządzenia do rezonansu i do tomografii. Mój synek korzystał sam wiele lat temu z inkubatora dobrze wyposażonego. Waszego też był też serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówiła przed laty prowadząca wiadomości Cholecka. Za to również bardzo dziękuję. Także tutaj no, nie ma żadnej tajemnicy, że finał WOŚP to nie jest ulubiona data zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, jak i tych polityków tego ugrupowania. Rządzący, jeżeli nie krytykują WOŚP-u, to milczą na temat fundacji. Z całą pewnością nie zachęcają do wrzucania pieniędzy do puszek i nie pokazują fundacji w dobrym świetle na antenie mediów tak zwanych publicznych. A myślę, że szkoda, bo więcej pieniędzy ze zbiórki to większa pomoc w służbie zdrowia, no, jakby tu nie patrzeć, bo można wiele mówić, ale Jurek wyposażył tyle szpitali, że gdyby nie on, to by większość szpitali po prostu była uboga w te, no, te sprzęty. Każdy polityk powinien docenić akcję Jurka Owsiaka, ponieważ gdyby politycy przeznaczali wystarczającą ilość pieniędzy na służbę zdrowia, to nie trzeba by było prowadzić po prostu tych zbiórek. Niektórzy mają jednak wielki kłopot z docenieniem dzieła Jurka Owsiaka. Jedną z takich osób jest Ryszard Makowski. Jurek Owsiak z pięknej akcji pomocy dzieciom, w którą kiedyś angażowało się masę fajnych ludzi, w tym muzyków, zrobił maszynkę do tuczenia kasy. Dziś mamy agresywną lewacką partię WOŚP dzielącą ludzi, oskarża Makowski. No, powiem krótko, jest kompletnym idiotą lub zwykłym chamem. No, inaczej tego gościa nie można nazwać. Oj, bym mu powiedział tak. Weź się, chłopie, cofnij 29 lat wstecz. Popatrz, co jest teraz w szpitalach, a co było. A raczej, czego nie było i czego by nie było bez tej fundacji. Ale tak, idąc tokiem rozumowania tego całego Ryszarda Makowskiego, ja bym tak zapytał. Co on zrobił porównywalnego do charytatywnej działalności Jurka Owsiaka? Czy może tak po pisowsku tylko krytykuje? A może ma jakieś na tym polu osiągnięcia? Czemu się po prostu nie pochwali? Do tego całego wianuszka dodałbym też byłego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, a obecnie jest jednym z liderów PiS,
Zresztą większość PZPR-owców przepisała się do PiS. To jest też żadna tajemnica. Niejaki król, no może tak, w ten sposób, tak pluje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Macie tutaj na zdjęciu i więcej chyba o tym gościu mówić nie warto. No też nie mogłoby być inaczej, gdyby klechy nie wzywały do bojkotu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tutaj wam powiem, że nie jestem tak naprawdę zdziwiony, bo szelest banknotów może, że tak powiem, wkurwić, gdy wiernych w kościołach coraz mniej. A dla klechy wielkim bożkiem jest właśnie banknot. I tutaj mam jeden z takich przypadków. Jedna z wolontariuszek WOŚP, która zbierała datki do puszki przed kościołem pod wezwaniem świętego Szczepana w Krakowie, została przepędzona przez księdza. Do niej zwracał się wąt stąd, wara. No między innymi takimi słowami zwracał się do niej no ten, nazwijmy to umownie, duchowny. Niby teraz proboszcz przeprasza, no ale powiem wam, że niesmak jednak pozostaje. To nagranie z incydentu z udziałem tego pożal się Boże księdza wywołało no, spore poruszenie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, które mam i tutaj też zamieszczę oczywiście, widać, jak ten cały kapłan z kościoła świętego Szczepana w Krakowie w bardzo agresywny sposób nakazuje opuścić wolontariuszce WOŚP teren świątyni. Wykrzykiwał do niej: diabelska organizacja, wąt stąd, wara. Krzyczał, tupał nogą, machał łapami. Na relacji słychać, jak przeganiana wolontariuszka próbuje wytłumaczyć księdzu, że Kościół powinien wspierać zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten jednak pozostał niewzruszony i powtarzał tylko: wara, wara. Powiem wam tak, żaden człowiek, cokolwiek by nie robił, nie może pod kościołem od księdza usłyszeć wąt. I to nie dlatego, że to się nie godzi, ale dlatego, że w kościele głoszona jest Ewangelia. Podobno jest w kościele Słowo Boże głoszone i tak dalej. Ktoś może popełniać ewentualne błędy czy coś, ale no, ksiądz nie powinien tak się zachowywać. Powinien niby dawać przykład, no ale są księża i księża, prawda? Zresztą zobaczcie ten film. Diabelska organizacja, wąt stąd. Wąt do kościół jest całkiem inna sprawa. Wara stąd. Wara stąd. TVN diabolistyczne. Sam antychryst siedzi w tym. Wol stąd! Jesteśmy pod kościołem w Krakowie świętego Szczepana. Powiem wam tak. Rydzyka, Kaczora, Ziobrę, Jędrzejewskiego i wszystkich tych, co tak plują na Owsiaka, wczoraj chyba po prostu najzwyklejszy trafił szlak. WOŚP prawdopodobnie wczoraj uzbierał rekordową ilość pieniędzy i to pomimo szczucia tej pisowskiej szczujni, pomimo nagonki czarnej zarazy, pomimo wycofania się z udziału państwowych przedsiębiorstw. A wiecie co, według mnie stało się tak dlatego, bo ludzi dobrej woli jest po prostu o wiele więcej niż tych oszołomów. I to jest taki barometr
tego, ile ludzi jest zapisem, a ilu jest ludzi po prostu normalnych. No ale też tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że nie tylko, że tak powiem, z tej drugiej strony byli źli ludzie, bo bym skłamał. Na przykład siostra Małgorzata Chmielewska uczestniczyła w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i między innymi powiedziała tak: jesteśmy różni, wierzący, niewierzący, różnego koloru skóry, różnych poglądów, ale są momenty, w których powinniśmy się być jednością. I to właśnie robi Jurek Owsiak. I myślę, że te słowa wiele, wiele mówią i że są ludzie, powiedzmy tak, z wiary katolickiej, którzy mają normalne rozumy i normalnie rozumują. Do takich ludzi z wielkim sercem, które są godne uwagi, według mnie należy również ksiądz Kazimierz Klaban z parafii Dobrego Pasterza w Elblągu. Ksiądz ten już po raz czwarty okazał wielkie wsparcie Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Duchowny przekazał na rzecz fundacji datki z tacy, a także własne pieniądze. Wierni przyjmują ten pomysł z wielkim entuzjazmem i sami więcej dają na tace, żeby po prostu więcej w tych puszkach było. Ksiądz Kazimierz regularnie wspiera WOŚP. Tak było i w tym roku. Na koniec mszy duchowny przekazał datki z tacy wolontariuszom, a następnie zaprosił wszystkich wiernych na kawę i słodki poczęstunek. I tutaj wtrącę swoje 5 groszy. I według mnie, jeśli by tacy księża byli w Polsce, by nie było takiego spięcia między ludźmi a Kościołem. Bo ten ksiądz, o którym mówię, o ksiądz Kazimierz, jest księdzem po prostu z powołania, a nie zwykłą mędą w sutannie, która tylko jest łasa na pieniądze, tak jak na przykład Rydzyk. Wracając do księdza Kazimierza, duchowny swoje wsparcie dla WOŚP tłumaczy własnym ciężkim doświadczeniem ze zdrowiem. I tutaj być może co niektórzy, bo nie wszyscy, bo nie każdy jest reformowalny, ale co niektórzy, jeśli by doświadczyli naprawdę czegoś strasznego w swoim życiu, jeśli chodzi o zdrowie, może by przejrzeli na oczy. Choć nie każdy taki jest, to też jest wiadomo. Jak powiedział, od lat wspieram WOŚP, tak jak większość osób, po prostu wrzucam pieniądze do puszek. 3 lata temu pomyślałem jednak, że warto zrobić coś na większą skalę. To była potrzeba serca, mówił w zeszłym roku ksiądz Kazimierz. Duchowny docenił, że WOŚP pomaga potrzebującym, kiedy sam przebywał w szpitalu. Zaobserwował wtedy, jak wiele jest urządzeń z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki czemu utwierdził się w przekonaniu, że akcja robi wiele dobrego. Co roku wychodzi to ładniej i fajniej. Parafianie wspierają mnie, kibicują, mówią, żebym robił to dalej. Zaangażowanie widać także po banknotach, jakie trafiają na tace. W tym roku po raz pierwszy były nawet 200 złotówki, dodał ksiądz Kazimierz. Z okazji WOŚP ksiądz Kazimierz wprowadził też małą parafialną tradycję w podzięce za udział w akcji. Po mszy zaprasza wiernych na kawę, pączki i słodycze. I powiem wam, że tutaj ten ksiądz ma u mnie przeogromny szacun. Zresztą zobaczcie sami krótki filmik z tej akcji księdza. Naprawdę jest godny pochwały.
więcej było. Chyba dni w ogóle jest, nie? To tam się dzieje. Weź chodź mi trzymaj, to ja będę ten. Prędzej mi będzie szło. Zaraz. Na uwagę zasługuje też fakt, że nawet policjanci mundurowi, nie wszyscy, ale były takie przypadki, że jako wolontariusze zbierali datki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i mimo tego, co policja wyrabia w dzisiejszych czasach, tak jak mówiłem wcześniej w filmikach, są porządni policjanci, którzy też zasługują na szacunek. Wiem, że dobre imię policji zostało zszargane przez pisowców i ich zarządzanie, no ale tutaj trzeba też przyznać, że są też policjanci z sercem, którym również wypada bardzo za to podziękować. I tak już na zakończenie chciałbym jeszcze raz bardzo pogratulować Jurkowi kolejnego udanego finału. Wszystkim ludziom dobrej woli podziękować za datki, za dar serca, a wszystkim przeciwnikom, malkontentom, wrogom pomocy Jurka Owsiaka powiem krótko, walcie się. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, komentowanie. Jutro, tak wspomniałem, dam namiary i powiem więcej o tej stronce, można powiedzieć zaprzyjaźnionej, z którą zacząłem współpracować. Będę naprawdę Wam ją polecał, bo warto. Tam dużo ciekawych rzeczy ludzie zamieszczają w opisie, których nie zawsze można wszędzie zobaczyć, przeczytać. Ale to w następnym filmiku. To na tyle, na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie, cześć.